Tutaj mieliśmy kilka opcji, ale zdecydowaliśmy się na te. Czemu tak? No bo to fajna trasa i dobrze ją znamy. Lubimy przetarte szlaki. Mm. No, spoko. Ale gdyby pójść... tędy? Ale jak to? Czemu tak? No bo to nowa przygoda. No nie wiem. Idziemy, nie? Dziś będzie o seksie analnym, zwanym też miłością grecką. Chcecie to zrobić z partnerem? Zacznijcie od rozmowy. Zapytajcie go o doświadczenie i co o tym myśli. Słuchaj, sprawdziłem nasze opcje i możemy... Zanim gdziekolwiek, upewnię się, że jesteśmy odpowiednio przygotowani. Ty też powinieneś. Przed zwilżeniem zadbajcie o nawilżenie. Śluzówka odbytu nie zwilża się naturalnie, jak pochwa. Wasze poczucie komfortu zwiększą więc lubrykanty, w tym wypadku analne. Sprawdzą się szczególnie te na bazie silikonu. Działają dłużej. Jesteśmy gotowi na wszystko. Pomyślałem, żeby zrobić to tak. Część osób krępuje higiena. To bezzasadne. O ile tylko przestrzegacie podstawowych zasad codziennej pielęgnacji, odbyt i odbytnica, czyli miejsce penetracji, są zupełnie czyste. Boisz się? To coś nowego, więc jestem niepewna. No, chcesz zrezygnować? Nie! To mnie nawet kręci. Zacznijmy na spokojnie. Damy sobie czas na rozbieg. Jeśli poczujecie chociażby najmniejszy ból, znaczy, że jeszcze nie jesteście gotowi na zbliżenie. Zatrzymajcie się, wróćcie do pieszczot, bardziej się rozluźnijcie. Zmieńcie pozycję i użyjcie więcej lubrykantu. No i pamiętaj, że w każdej chwili możemy się wycofać. Satysfakcja z seksu analnego łączy się zawsze ze zgodą obojga partnerów. Wbrew dość powszechnemu przekonaniu, seks analny nie dotyczy tylko par homoseksualnych. W USA jego uprawianie deklaruje 37% kobiet. Z tej formy współżycia korzysta 20% Polaków, czyli co piąty z nas. O, ktoś idzie. No, całym zdobywcy. Siemanko, wracacie już? Tak. A którędy weszliście? No, dzisiaj poszliśmy tą inną trasą. Znaczy się od tyłu, to tak jak my. Jak? Sztos. Na pewno było warto. Do powodzenia, dzięki. Trzymajcie się. To tak. Tutaj możemy iść albo bardzo ostrożną, wręcz rekreacyjną trasą, albo stawiamy na wezwanie i trochę się pobawić. Ale czad. Super, co? Fajniej niż myślałem. Stosunek analny może sprawić dużo przyjemności. Podczas penetracji u kobiet stymulowane są także zakończenia nerwowe w pochwie, a u mężczyzn w okolicach prostaty. Wow, zobacz. Co to? Wygląda jak... hieroglify! Odpowiednie pozycje wybrane wspólnie z partnerem ułatwiają stosunek analny i pogłębiają wasze doznania. Myślisz, że to podpisy kosmitów? Myślę, że nie. Niech to zawsze bierny partner decyduje o tempie i głębokości penetracji. I jeszcze jedno, po zbliżeniu analnym zawsze dokładnie się umyjcie. Dawaj, cykniemy fotkę tamtym. Dawaj. Niech wiedzą, co ich ominęło. Zadbajcie o zabezpieczenie. Prezerwatywy uchronią was zarówno przed ryzykiem infekcji intymnych, jak i przed niechcianą ciążą, która wbrew pozorom przy stosunku analnym nie jest niemożliwa. Wszystko ok? Pewnie. Przecież nigdzie nam się nie spieszy. Zrobimy sobie tutaj małą przerwę. Okej. Zjesz kanapkę? Sam robiłem. Z ogórkiem. Mamy to. No i wcale nie było tak trudno. W ogóle nie było trudno. To było absolutnie świetne. No. O, przepraszam. Czy mogłaby nam pani zrobić zdjęcie? Jasne. Uśmiechnijcie się. Dobra, proszę bardzo. Dziękujemy. Miłego dnia. Wzajemnie. Myślę Czerkowi. O, akurat dzwoni. No siema, stary. Więc jednak to zrobiliście. No tak, wy też koniecznie musicie spróbować. Myślisz? No, decyzja należy do was, ale to fajna przygoda. Trzymaj się, stary. Do zobaczenia.
kochani, jak to się mówi, o gustach się nie dyskutuje. Jeśli chcecie spróbować seksu analnego, to po prostu nie bójcie się, trzeba się tylko dobrze przygotować, a jeśli nie, to też jest spoko. Każdy lubi co innego, szukajcie siebie, sprawdzajcie, co lubicie, a czego nie. Trzymam za Was kciuki. Bye!